W 2020 roku PiS ogłosił tak zwaną piątkę dla zwierząt, której ostatecznie nie udało się wprowadzić obozowi władzy. Zapytaliśmy polityków tej formacji, dlaczego mimo, że rządzą od 8 lat, ciągle w Polsce można trzymać psy na łańcuchu. Ten łańcuch, który pan użył, no to tak aż mnie pan zazgrzytało, bo ja nieraz słyszałem dźwięk tego łańcucha. Samego łańcucha nie demonizowałbym, chodzi bardziej o ciężar tego łańcucha. Czy ten łańcuch nie jest za ciężki na przykład dla zbyt małego psa? No, czy my będziemy go trzymać na rzemieniu, prawda, czy na tym łańcuchu? Myślę, że to nie jest najważniejsze. Ja kocham zwierzęta. Rządzicie 8 lat. Dlaczego polskie prawo ciągle pozwala trzymać psy na łańcuchach? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja się z tym nie zgadzam, żeby takie przepisy obowiązywały. Mnie się to za bardzo nie podoba, bo mogliby te psy w jakimś takim kojcu, żeby mogły biegać i tak dalej. Wiele możemy zmieniać, ale uważam, i z tym idziemy do wyborów, że bardzo wiele rzeczy zmieniono na lepsze. Nie wszystko, nie do końca. A poza tym niech pan jeszcze weźmie jedną rzecz. Nigdy, przypuszczam, nie będzie tak, żeby się wszystkim podobało. To już jest pytanie. I tutaj bez żadnej złośliwości, żeby sprawa była jasna, do pani poseł Katarzyny Piekarskiej, która wiem, że z całą mocą, z całą siłą walczy o prawa zwierząt. Zgłosiła ustawę w tym temacie dawno temu i ona jest w sejmowej zamrażarce. Przyznam szczerze, że nie monitoruję tej sprawy, także jeżeli o to chodzi, też pewnie szczegółów na ten temat nie jest. Od 2 lat leży projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i tam między innymi jest zapis, że zrywamy z łańcuchami. No ale niestety ten projekt ustawy nawet nie ma nadanego numeru druku, choć wydaje mi się, że trzymanie psów na łańcuchach, często naprawdę bardzo krótkim, gdzie one spędzają całe swoje życie na tym łańcuchu, nie są wyprowadzane nigdzie na żaden spacer. W XXI wieku moim zdaniem to nie jest kontrowersyjna zmiana.